Siemanko, tu znowu Szybki. Słuchajcie, wychodzimy z lasu, kończymy grzybobranie albo jakąś wędrówkę i co robić? Cały czas jesteśmy narażeni na kleszcze, bo możemy je mieć na ubraniu, także po wyjściu z lasu bardzo dobrze jest po prostu przetrzepać ubranie, sprawdzić wszystkie rękawy, nogawki i pozbyć się tych kleszczy, po prostu przetrzepać. Plecy, plecak oczywiście też można. Po przyjściu do domu to samo, trzepiemy ubranie gdzieś tam najlepiej na balkonie, żeby nie wytrzepywać kleszczy do domu. Bierzemy prysznic i po prysznicu, czy podczas prysznicu obserwujemy swoje ciało, czy gdzieś tam kleszcz już się nie wkuł, bo oczywiście możemy wrócić z takim gościem i on może już być na naszej skórze, także po prostu sprawdzamy. To bardzo ułatwia taką codzienną rutynę, jeśli się dużo chodzi, zapamiętanie, gdzie mamy pieprzyki i żeby po prostu nie pomylić kleszcza z pieprzykiem, pieprzyka z kleszczem, dobrze jest zapamiętać, gdzie mniej więcej mamy pieprzyki kleszczopodobne, no i później nawet pobieżne spojrzenie da nam fajny obraz, czy wszystko w porządku, czy może jednak przybyło nam o jednego pieprzyka więcej. Miejsca, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, to są te, gdzie skóra jest dosyć cienka, jest duży przepływ krwi, czyli zgięcia łokci, zgięcia kolan, pachwiny ogólnie, okolice podbrzusza, genitaliów, za uszami, linia włosów. To są takie ulubione miejsca kleszczy lub ręce i nogi, tam gdzie od razu kleszcz po prostu został zgarnięty, to się wkuwa lub wędruje właśnie w jakieś ustronne miejsca. Zwróćcie szczególną uwagę na to, można kogoś poprosić, żeby zobaczył plecy, pośladki, jak jest zaufany, bo to też są narażone miejsca. Tyle ode mnie, trzymajcie się zdrowo i udanych wędrówek. La 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 la.